To jest skrajna bezczelność, żeby w ten sposób realizować politykę międzynarodową. Przecież to pokazuje, jakie standardy Unia Europejska, ale patrz tutaj przedstawiciel Niemiec w stosunku do polskiego rządu. To jest po prostu niedopuszczalne, dlatego działania, które podejmuje pan premier Mateusz Morawiecki, który wzywa do debaty pana Webera, aby na temat właśnie Polski i tego, co w Polsce się dzieje, porozmawiać, a nie stygmatyzować Polskę.